powiedzcie, z kim dzieci twojego się zostawały, kiedy wykręciliście? Bo wykręciliście to na raty w sumie chyba. My kręciliśmy to od lipca do grudnia. W lipcu były pierwsze zdjęcia. Wtedy wyjechaliśmy na 3 tygodnie. To był najdłuższy nasz wyjazd. Dzieci wtedy wyjechały z ciocią Bożenką i z dziadkami do Krynicy Morskiej. Wynajęliśmy im apartament w pięknym miejscu nad morzem, więc oni chodzili po prostu przez 3 tygodnie nad morze. Potem wróciliśmy. W sierpniu wyjechaliśmy jeszcze na tydzień, więc tydzień był w ogóle dla nich niezauważalny. Wtedy chyba też został, nie, wtedy Stasiek był na plenerze, a Tadek pojechał do dziadków. We wrześniu my chłopców do szkoły wyszykowaliśmy i wyjechaliśmy na 2 tygodnie w drugiej połowie września. Wtedy pół czasu byli z tatą, pół czasu byli z ciocią Bożenką. I tak to właśnie wszystko było poukładane. Moje dzieci mają ogromne szczęście, bo mają niewiarygodną nianię, naszą ciocię Bożenkę, która jest po prostu w naszej rodzinie od dawna. Tak naprawdę od wieku roku Tadzia. I jest bardzo dobrym duchem całej naszej rodziny. Jest jak rodzina, jest z nami zawsze. To dzięki niej możemy tak spokojnie pracować. Ciocia Bożenka jest i z moimi rodzicami w bardzo bliskiej relacji. I moje dzieci, niezależnie od tego, czy są u nas, czy są u taty, zawsze są pod opieką Bożenki. I to nam daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. I właśnie dzięki tym, że mamy wiele bliskich osób wokół nas, możemy sobie pozwolić na to, żeby realizować się tak zawodowo, bo wiemy, że dzieci są w tym czasie zaopiekowane. Ale tak naprawdę cały trud opieki nad chłopcami i jakby przemyślenia, bo wiesz, też musisz pomyśleć, że na przykład niektóre rzeczy musisz przewidzieć do przodu, spada na... No właśnie, bo nie bałaś się ich zostawić na pewien czas bez ciebie, bez opieki matki, no w wieku takim dojrzewającym. Nie, bo to nie jest znowu aż, nie było znowu aż tak długo. Bardzo często się teraz zdarza, że rodzice realizują się zawodowo i dzieci zostają. Ja mam rodziców, którzy bardzo nam pomagają. Chłopcy mają tatę. Ciocia Bożenka, która jest absolutnie stałym elementem naszego życia. Więc nie bałam się, bo wiedziałam, że będą mieli super opiekę. To był tydzień, góra tak. 2 tygodnie czy 2,5, więc cała produkcja została zorganizowana w taki sposób, jak zażyczyła sobie Małgosia, żeby dzieci tutaj ucierpiały w tym momencie jak najmniej. A że jak wracaliśmy, to wtedy cały czas spędzaliśmy z nimi i chcieliśmy im to wynagrodzić, to jest w ogóle, wiesz, to było tylko... A nie chcieli lecieć z wami? Nie, bo wiedzieli, że to nie jest czas ani miejsce, że my nie mielibyśmy możliwości się nimi zaopiekować. Nie mieli w ogóle takiego pomysłu. Natomiast chcieli zobaczyć różne rzeczy i obiecaliśmy im, że niektóre rzeczy na pewno im pokażemy. Prawda też jest taka, że mieliśmy aż tak ułożoną, tak bardzo produkcja poszła nam na rękę, wiedząc, że jest to dla nas ważne, że nawet byliśmy na koncercie bożonarodzeniowym tatka, gdzie śpiewał kolędy, czy na Staśka występie, bo mieliśmy to wszystko... I wokaliści się tutaj... Nie, to po prostu szkoła akurat miała taki pomysł. Natomiast chłopcy są dla nas zdecydowanie najważniejsi i to jest tak, że wszystko, co my robimy, robimy właśnie z myślą o nich i jak ustawiamy plany zawodowe, też oni są na pierwszym miejscu.